Nauczyciele w całej Polsce zawiesili protest. Po 3 tygodniach uczniowie wszystkich szkół w poniedziałek rozpoczną normalne zajęcia. We wszystkich klasach maturalnych dokonano klasyfikacji uczniów. Wszystko wskazuje na to, że matury odbędą się zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń. Przez ostatnie 3 tygodnie tylko w 2 szkołach zajęcia odbywały się normalnie. Po wielodniowym proteście jako pierwsze do normalnych zajęć dydaktycznych wróciły szkoły podstawowe nr 5 i 11. W poniedziałek normalną pracę rozpoczną wszystkie placówki. Wielu rodziców niepokoi przypuszczenie, że na skutek protestu nauczyciele nie zdołają zrealizować w całości programów nauczania. Uspokaja nieco ich prezydent miasta. Ja nie zamierzam oszczędzać na strajku. Jeżeli wynagrodzenia, część tych środków na wynagrodzenia pozostaje niewykorzystana, to nadal one są w budżetach poszczególnych szkół. I jeżeli nie była wykonywana praca, to nie oszukujmy się, są zaległości. Program nauczania nie został zrealizowany. To jeżeli są potrzeby w zakresie nadrobienia zaległości, i są środki finansowe w tych szkołach, to aż prosi się, żeby dyrektorzy z nauczycielami, jest oczywiście z udziałem uczniów, bo tak to oni są na pierwszym planie, nie? Żeby i tak zorganizowali pracę szkół, żeby te zaległości do końca tego roku szkolnego nadrobić. Nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale no coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić. Ja nie zamierzam odbierać tych środków, które zostaną z racji niewypłacenia wynagrodzeń, takich jakie powinny być za miesiąc kwiecień z racji strajku. Z maturzystami zaległości i ostatnich powtórek odrobić już się nie da. Czy i jak z problemem zaległości uporają się nauczyciele, zapewne dowiemy się niebawem.